Bez zbędnego gadania palimy bestie, jedziemy przejechać. Dobra, palimy i się zagrzeje. Jest ciepło, to spróbujemy bez sania. Jak widzicie, na razie wszystko fajnie chodzi. Chociaż są drgania przy silniku, nie wiem czy poduszki silnika nie są wywalone. Jak na razie ładnie pracuje na szybkie. Fajnie jedzie. Zapierdzielać, tylko tak mogę powiedzieć, nie wiem czy drążki stabilizacyjne, czy coś, strasznie buje na boki. Albo po prostu nie jestem przyzwyczajony. Sobie tyle gazu, zapierdzielam około 70 na piątce, nie? A tutaj trzeba troszeczkę gazu dać, żeby to jechało. Chociaż też jest lepiej pod tym względem, że po prostu no nie trzeba. No i teraz jak chcę na przykład jechać z górki, to mi strasznie zeschamuje. Ale rura wydechowa grzeje ostro. Pasowałoby tutaj żywcem watę. Właśnie schamowywuje za bardzo ten silnik, o. Z górki się nie da zapierdzielać tak po prostu. Jedynie ewentualnie wbić luz i zapierdzielasz wtedy z górki tak fajnie na luzie.
Chociaż powiem, że pod tym względem mój Kawasaki jest o wiele lepszy. Obijam sobie na przykład piątkę, szosówkę i z górki sobie fajnie zapierdzielam, nie? Jak normalny motocykler. Ale na podjazdach znowu jest minus z biegami, nie? Bo trzeba mieszać. Zaraz sobie gdzieś spróbujemy tak pod górkę wyjechać, jak to się daje radę. Ale ciekawe, jakie tu jest spalanie, bo przy tej pojemności, no to... pojemności, to może pierdzielać ostro paliwa. Jeszcze dwa cylindry. Chociaż myślałem, że jest dużo większy od mojego, ale tak naprawdę aż takiej dużej różnicy nie ma. Tylko, że się wyżej siedzi, jest trochę głupio. Trochę wyżej się siedzi niż w moim Kaleb 300. Biegu na terenówce wyjechać. Zobaczymy, jak to będzie jechać. Wysoki, to jest naprawdę duży plus przy Polarisie. Zhamujemy, bo trochę się kład męczy na wolny. Przepierdzielimy na szybki biegu. Powiem, że rwie ta 700 pojemności, jak mu się depnie. No, jak widzicie, no kładzik jeździ. Kładzik jeździ, jest zrobiony. Chociaż powiem wam tak, no nie jest to zrobione tak, jak chciałem, ponieważ niestety się nie dało, ze względu takiego, iż wszystko fajnie chodziło, lecz był zapłon minimalnie za wczesny. Za wczesny, minimalnie zapłon. I trzeba byłoby przerabiać tutaj na miejsce, w innym miejscu impulsator dać, albo na kole magnesowym przespawać taki cycek, co impulsator szczytuje, troszeczkę w inne miejsce.
i wtedy by to chodziło, albo po prostu musiałbym szukać dalej jakiegoś modułu zapłonowego z takim kątem, jaki mi potrzeba wyprzedzenia zapłonu. Ponieważ znalazłem na internecie, że rzeczywiście są takie zestawy naprawcze do Polarisa chińskie. W sensie wiązka i wszystko, tak jak coś, ale typu jak ja przerabiałem, tylko że właśnie nie wiem, jaki to jest moduł, od czego jest ten moduł zapłonowy dawany do tego Polarisa. Więc jest to możliwe, żeby to tak zrobić, jak ja robiłem, bez przerabiania ogólnie tutaj statora, bez tego. Lecz trzeba wiedzieć dokładnie, od jakiego motoru dobrać moduł zapłonowy, żeby to śmigało. No. Więc cóż. No. Co ja sądzę o tym Polarisie? No. Powiem wam tak. Do jazdy takiej spokojnej, na spokojnie, powoli, no niezbyt się będzie to spisywać, nie ukrywam, bo to jest taki, trzeba trzymać troszeczkę przy tym gaz, żeby to jechało i żeby po prostu też była ta prędkość, nie? To trzeba tam gaz ucisnąć, można tak powiedzieć, bo inaczej pod górkę to zaraz wam wariator się zbije i jedziecie powolutku pod górkę, nie? Tak jak skuterem. Więc do takiej wolnej jazdy no to zbytnio no nie pojeździcie, ale za to jest zarąbisty taki do zapieprzania. Powiem wam, że wbijecie sobie szybkie biegi i jak się przyciśnie tego Polarisa, leci te 90, licznik zamyka, nie? 90 leci na godzinę. Więc powiem wam, że no zapieprza to. Jak na taką pojemność, to nie ukrywam, no musi to lecieć, ten kładzik. Na terenach, no zbytnio tam na błotnicy ani nic nie wjeżdżałem, tylko na taką jedną góreczkę, żeby to przetestować w ogóle, jak to jeździ. No i powiem wam, że no dawał radę, nawet fajnie sobie jechał, chociaż powiem wam tak, że bardziej mi się podoba ten mój Kawasaki, bo sobie tam terenowymi biegami se zapinam, troszeczkę gazu trzymam i reguluję sobie po prostu, jak mam szybko jechać biegami, sam sobie dobieram. Chociaż no, jest to duży minus na podjazdach, taki jak tutaj jest automat, jest o wiele lepszy na podjazdy po prostu, że pod górkę nie udusicie sprzętu i potem nie będziecie mieć cofki, nie? No, więc nie szalałem, no nie jest mój kład, więc nie szalałem. No ale jeździ, pali, jeszcze wam pokażę, ale... No. Dobra, myślę, że będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Obiecałem, że się przejadę tym sprzętem, jak go zrobię. No udało się, zaraz właśnie kolega ma podbić, ma go zabrać, więc będzie na tyle z Polarisa. No wreszcie będę musiał się kiedyś zabrać za mojego, no niestety na razie fundusze na to nie pozwalają, no ale kiedyś może się odrobię i wreszcie się wezmę za moje Kawasaki i je zrobię, więc będzie dużo odcinków z Kawasaki, bo naprawdę nie ukrywam wam, że lubię quadem jeździć, nawet lepiej niż crossem albo pitbike'iem, najlepiej mi się jeździ fajnie quadem, nie wiem czemu, ale lubię quady, po prostu lubię tak fajnie 4x4, bo zawsze można kogoś wziąć. W 4 osoby można jechać, w 5 na przedni zderzak kogoś można wziąć na tylny, można zapiąć przyczepkę, można kogoś na przyczepce z tyłu przewieźć, przeciągnąć w zimie na kuligu. No, powiem wam, że quad jest tak, można powiedzieć, bardziej wszechstronny, więcej nim zrobicie na gospodarce, na przykład tak na wsi, na przykład przyczepkę, coś co przywieźć albo coś. Taki można powiedzieć, no i tak samo te remonty i to wszystko, jak się dba, no to też nie jest znowu nie wiadomo jaki wydatek, nie? No przy takich kładzikach, ale koniecznie 4x4, ja nie bawiłbym się w jakieś tam raptory albo coś takiego, no. Ja tylko kwestia takie błoto, wjechać sobie, zapinasz sobie kurde 4x4, blokada mostów, no chociaż u mnie nie ma, ale będę robił blokadę w Kawasaki, no i zapinasz sobie blokadę mostów, ewentualnie kurde terenową jedyneczkę i tak sobie powolutku przez błotko przypierdzielasz. Fajne uczucie. Mi się taka jazda podoba. Spokojnie, na spokojnie pozwiedzać, pojeździć po paryjach, chociaż nie ukrywam, że też niestety taki quad ma taką wadę, że no między wszystkimi drzewami się nie zmieści, jak na przykład taki cross, nie? I tak samo jak się utopicie, też jest ciężej go wyciągnąć, albo jak się wywali, też jest ciężej. No, ale
tak na parę osób, tak powolutku, na spokojnie, no jest zarąbista zabawa. Dobra, koniec. To na tyle w dzisiejszym odcinku. Wreszcie się wyczekaliście się go. No więc ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnej produkcji. Nie wiem, z czego będzie i kiedy się pokaże. Ostatnio jest mało czasu, muszę Transita reanimować. Muszę tam trochę jeszcze podrobić. No, brakuje czasu na wszystko. W szczególności na YouTube'a. Dobra, ja się z wami żegnam. Widzimy się w następnym odcinku. Na razie, trzymajcie się. Hej! 3, 2, 1, go!